pokój świąteczny, bo jak chcemy ją ujawnić, wymaga na podstawowej wersji Grand Theft Auto 5. Zapewne zauważyliście, nic takiego nie nastąpiło. Sam sobie nie jest to szczególnie niezwykłe, jakkolwiek gdyby to zachował się nieelegancko, ale jeśli ktoś zajrzał ostatnio na filmową kartę omawianego tytułu, mógł poczuć kolejne ukłucie niepokoju. W bójce zdawał poczuć kolejne premiery na Steamie, wciąż biedniej tylko ogólnikowy, wczesny 2015 rok. W związku z tym w internecie spekuluje się, że napotkał jakieś nieoczekiwane trudności. Data premiery wyznaczona 27 stycznia nie zostanie dotrzymana, a pozostaje czekać na oświadczenia ze strony Rockstar. Rick Mansell, aktor pogadający głos podgórnego bohatera Mafii 2, powiedział opublikowany w najbliższym czasie informacje na temat tego cyklu. Z kontekstu zdaje się, że wynikać, że chodzi o trzecią część serii. Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia i faktycznie tajemnicą postacią okazała się Brenna Hanna. Sam jest on 5 lat starszy od głównego bohatera, a nie znaczy to, że bardziej ułożony, wręcz przeciwnie. Prima Warming ujawniła dodatkowo zobaczyć to World of Tank, które ma pojawić się już w styczniu. Fanów gry czekają m.in. nowe pojazdy i misje oraz specjalny 8-bitowy tryb zabawy. W dodatek w grze pojawią się co.